Firma Duco powstała w Sępólnie Krajeńskim mniej więcej 15 lat temu. Oficjalnie początek działalności datowany jest na luty 2004 roku, jednak rozmowy o powołaniu spółki do życia trwały wcześniej. Spółka powstała na bazie firmy Hastek, która zakończyła działalność. Jej ówczesny pracownik, szef działu szycia Tadeusz Dudek, postanowił jednak kontynuować działalność. Namówił swojego kolegę ze studiów na Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, Andrzeja Kozłowskiego, działającego w branży okrętowej, do powołania spółki. I tak powstało Duco. Nazwa to pierwsze litery nazwisk wspólników, a firma ma swoją siedzibę w Gdyni, bo wspólnicy sądzili, że żaden z kontrahentów nie zaufa spółce pochodzącej z Małego Sępólna. Takie podejście będzie procentowało w niedalekiej przyszłości, a lokalne, niemałe podatki i tak trafiają do budżetu gminy. Duco produkuje poduchy ogrodowe, meble tapicerowane i poduszki do wyposażenia łodzi. Przez te lata swojej działalności firma trzykrotnie zwiększyła powierzchnię produkcyjną, co wiązało się z gigantycznymi, jak na sępoleńskie warunki, inwestycjami. Spółka posiada obecnie prawie 250 maszyn i urządzeń szwalniczych. Zatrudnia 180 osób, w tym kilkanaście z Ukrainy. Takie zatrudnienie utrzymuje się w firmie Duco na stabilnym poziomie od kilku lat. W ciągu ostatnich 3 lat spółka zanotowała spory wzrost sprzedaży. Był on na tyle odczuwalny, że w ostatnich 2 latach średnio o 30% wzrosły wynagrodzenia pracowników, a takich, którzy pracują za najniższą krajową, jest w całej firmie niewiele. Pracownicy mogą liczyć także na spotkania integracyjne, a nawet tygodniowe rodzinne wycieczki. Działając w Sępólnie, właściciele firmy nie zapominają o tutejszych szkołach, instytucjach i stowarzyszeniach, pomagając jak tylko się da w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć na terenie całego powiatu sępoleńskiego. Dowodem na to są pełne segregatory podziękowań od szkół i organizacji pozarządowych, nagrody charytatywne i różnego rodzaju odznaczenia. Firma Duco była także pierwszą firmą nagrodzoną przez władze Sępólna tytułem Przedsiębiorca Roku. Prawie 100% produkcji firmy Duco trafia na eksport. Głównie są to kraje skandynawskie i kraje Europy Zachodniej, ale nie tylko. Firma sprzedaje swoje produkty także do Stanów Zjednoczonych, a pośrednio trafiają one na rynki całego świata, łącznie z Japonią i Chinami. W najbliższym czasie w samym Sępólnie Krajeńskim właściciele firmy planują spore inwestycje, które skutkować mają wzrostem zatrudnienia do przedziału między 250 a 300 osób. Plany spółki związane są również z Trójmiastem i wspomnianym na początku przemysłem okrętowym. Firma zakupiła już tereny inwestycyjne w okolicach Gdyni, na których powstanie pawilon handlowy z produktami powstającymi w Sępólnie. Właściciele mają nadzieję, że trafią one na statki pływające po wodach i oceanach całego świata, bo logo firmy i marka Duco jest już rozpoznawalna na całym świecie. Jak mówią, gwarancją sukcesu jest jakość produktu i terminowość. Reszta jest sprawą drugorzędną.